wrażenie artystycznie nie jest istotne, ważne jest to, co w sieci. Grzelak, przewraca się Bartłomiej Grzelak, jaka decyzja sędziego, czy był faul, czy będzie czerwona kartka dla bramkarza Piasta. Jestem tak ciekawy. Jest, czerwoną kartkę wyciąga arbiter, pan Hubert Siejewicz. No grali ładnie, składnie piłkarze Piasta Gliwice, a tymczasem po pierwsze przegrywają, po drugie od 37 minuty grać będą w dziesiątkę i zabraknie już tego ich pierwszego bramkarza. A to oznacza, że wkrótce na murawie pojawi się zaledwie 17-letni Tomasz Kasprzyk, brat Grzegorza. Chciałem zobaczyć tą całą akcję w powtórce. Zaraz zobaczymy, znowu Michniewicz, jak gdyby nie trzymał tej linii, nie wyszedł za... Jestem ciekawy, jak w zbliżeniu ten kontakt tu wyglądał, bo... Był tutaj zdecydowany. Jeszcze był prawy obrońca, tak zastanawiam się nad tą czerwoną kartką, prawda, bo w tym ujęciu akurat nie widzimy, ale jest tam Kamil Glik, tak, jak gdyby... No,